Witam Państwa na konferencji Pomyśl Warytanowskiej Góry Stalbrzych. Mecz zatoczył się wynikiem 1-1. Witam trenerów Grzegorza Podstawka i Krzysztofa Górecko i poproszę o wypowiedzi. Witam serdecznie. Myślę, że remis tym meczu na pewno nie zadawało żadnej z drużyn. Można powiedzieć, że w błędach bramkarza wyszło po jeden. Szkoda bardzo, że to naprawdę. W pierwszej połowie, gdzie myślę, że były takie szafy taktyczne z jednej i z drugiej strony w wykonaniu obu drużyn. Nam udało się strzelić bramkę, która da nam prowadzenie. No i myślę, że szczególnie żałujemy tych sytuacji na początku drugiej połowy, bo mieliśmy chyba 3 czy 4 sytuacje doskonałe sam na sam do podwyższenia rezultatu. Nie udało nam się tego uczynić. I w tamtym skutkach błąd bramkarza, który zakończył się startą bramki. Myślę, że to jest kolejny mecz, w którym my tracimy punkty właśnie po braku koncentracji i się pobłędem indywidualnym. Tak? No, teraz niestety myśmy, zarówno my, jak i Gwarek, te szanse troszeczkę sobie zmniejszyliśmy na ten awans, bo tak jak powiedziałem na początku, ten remis w takim przypadku, jeżeli chodzi o grę o awans, no, nic za bardzo nie daje obu drużynom. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry. No więc już tak jak ten wspomniał, remis to jest naprawdę porażka jednych i drugich w kontekście tego, że i chyba głównie Stalbrzych była nastawiona w tym sezonie na awans i tam było bardzo mocne ciśnienie w tym temacie. U nas było troszeczkę inaczej. No, nadal naprawdę dzisiejszy mecz pokrzyżowała bramka do szatni, gdzie no, zdarzył się błąd najlepszemu bramkarzowi w tej lidze, Andrzej Wiśniewski przez cały rok bronił po prostu rewelacyjnie. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to jest bramkarz numer jeden w tej trzeciej lidze. No i zdarzył mu się taki błąd i doszło nam tutaj ten mecz pokrzyżował. Natomiast wielki szacunek dla moich zawodników, bo wyszliśmy na drugą połowę naprawdę zdeterminowani do końca, walczyliśmy o zwycięstwo. Nie udało się, szkoda. Ale dopóty piłka wyżej, trzeba cały czas myśleć o tym, że może się uda. A jak będzie, to zobaczymy, jeżeli chodzi o te nasze zapędy pod koniec ligi o awans. Chciałem tylko powiedzieć na koniec, że awans tak naprawdę robi się zespołami z dolnej części tabeli. Myśmy stracili 17 punktów z ostatnimi 6 zespołami. Gdybyśmy tam punktowali, to dzisiaj pewnie ten mecz by było pietruszkę. A z tymi czołowymi, które były takimi faworytami tej ligi, jak właśnie Stalbrzych, Górnik Polkowice, Skarżyn, Stalowa, Siedlca, Wrocław, no mamy 2 zwycięstwa, 2 remisy w tej rundzie. A z dołem tabeli niestety nam się nie udało i to jest taka przyczyna, że no, jesteśmy chyba już poza grą, aczkolwiek tak jak mówię, trzeba do końca wierzyć. Ja się bardzo cieszę, że mam taki zespół, który naprawdę chce walczyć do końca, mimo tego, że na koniec już naprawdę było bardzo ciężko i wykończenie do tego wszystkiego. No dzisiaj absencja w Fonfary i Jarki, to jest bardzo duże osłabienie tego zespołu. To też zupełnie inaczej wygląda z nimi na boisku. No tak jak mówię, jeżeli się nie uda w tym roku, to gwarantuję, że w przyszłym roku będziemy o niebo mocniejsi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Krzysztof Pielaga. Panie trenerze, to ja nawiążę do tego ostatniego zdania. Co to znaczy, że będziecie o wiele mocniejsi? Będziemy mocniejsi dlatego, że już chyba wszyscy zobaczyli, że ta trzecia liga jest w zasięgu. Mamy już pewne plany co do wzmocnień tego zespołu. Jeżeli to się rzeczywiście uda, to tak jak w tym roku, żeśmy startowali w roli takiego zespołu, który na początku sezonu głównie wielu trenerów z tej trzeciej ligi wskazywało na szybki powrót do czwartej ligi. A tu się okazuje, że są 2 kolejki do końca, a my ciągle jesteśmy mimo wszystko, że po matematycznych szans, żeśmy jeszcze nie stracili. Zresztą Stalbrzych również nie. Ale cóż, to po pierwsze, a po drugie to ci chłopcy już nadali jakiegoś doświadczenia trzecioligowego i dzisiaj wszyscy jesteśmy, tak jak powiedziałem przed chwilą, mądrzejsi o to, że szczególnie do tabeli tam trzeba punktować 3, a nie możesz sobie pozwolić na stratę punktów. Ale bardzo Zielona Góra, remisujemy w Zielonej Górze 1-1, gdzie powinno być, nie wiem, 8-1 do nas.
tutaj przegrywamy 4-1, powinno być 12-4 do nas. No i takie mecze się zdarzają i trudno. No. I tak jak mówię, no, na pewno będziemy mocniejsi, bo będziemy troszeczkę tą ligę znali. A tutaj naprawdę te zespoły są bardzo, bardzo wyrównane. I ja już to mówiłem, proszę sobie spojrzeć na tabelę trzeciej ligi, pierwszej grupy, drugiej grupy, czwartej grupy, a na koniec naszą. U nas lider dzisiaj ma 60 punktów, tam liderzy już mają po 70 i lepiej. I tak naprawdę to jest taka gdzieś tam bitwa dwóch zespołów, a u nas to jest no, na dzień dzisiejszy cały czas 5 zespołów jest w grze, a pozostałe zespoły, które gdzieś tam są troszeczkę niżej, Szmigród, Cieszowice, to są wszystko zespoły, które w przyszłym roku mogą również walczyć o awans, tak, bez niczego. Dlatego ta gra jest super, jest bardzo trudna, ciężka, możemy tylko mieć do siebie pretensje, że 17 punktów z dolną częścią tabeli to jest dużo, to jest bardzo dużo. No chyba, żeby walczyć o awans, trzeba mieć więcej ludzi na awans, bo dzisiaj. No byśmy dzisiaj, no, tak jak mówię, no, na pewno z tej podstawowej jedenastki Fonfara i Jarka, którzy wyglądają, nie, to jest zupełnie inny zespół z nimi i bez nich. No, to chyba każdy sobie zdaje sprawę i dzisiejszy trener, który no, prowadzi stał, że pewnie się cieszyli, że tych dwóch zawodników nie ma na boisku. No i mieliśmy no, takie drobne problemy kadrowe, jak się ma co tłumaczyć, ale to jest również nauka na przyszły sezon, bo w przyszłym sezonie na pewno ta kadra będzie większa. I na pewno będzie mocniejsza, więc absencja jednego czy dwóch zawodników nie będzie już odczuwalna. Mam takie nadzieje, że ci zawodnicy, z którymi rozmawiamy, no w lipcu na pierwsze zajęcia się tu zjawią po prostu. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przybycie i zapraszam po kolejnym meczu. Dziękuję.